Dzień dobry państwu, Tomasz Pietryga, to jest rzecz o Prawie, moim gościem jest Dariusz Pluta, adwokat. Witam pana mecenasie bardzo serdecznie. Dzień dobry. I porozmawiamy o ostatnich wydarzeniach dotyczących yy, yy, obrazy, yy, obrazu Matki Bożej. I proszę mi powiedzieć, czy wejście o godzinie 6 rano, chyba 7 rano, bo to trochę, trochę te informacje się nam zmieniają yy, policji do yy, mieszkania aktywistki lewicowej pani Podleśnej, Elżbiety Podleśnej, to jest normalna praktyka w takich sytuacjach, czy jednak nie do końca? W Panie rektorze takiej praktyki nie ma, no bo znaczy normalna, ona nie jest normalna. Ja mam z tym problem, dlatego że pan zatytułował panią Podleśną w taki sposób, jaką, jaki pan zatytułował, natomiast Wydaje mi się, że policja wykonywała po prostu polecenia prokuratury i dla policji była to czynność zabezpieczenia ewentualnego materiału dowodowego. Sprawa dotyczy potencjalnego czynu, bo przecież nie przesądzamy tu cokolwiek, popełnienia przestępstwa. Tak? Uh -huh. Natomiast z punktu widzenia obrońcy, a ja jestem obrońcą przede wszystkim, nie podoba mi się. Mhm. Znaczy, nie podoba mi się y, może nie tyle samo wejście, bo zabezpieczenie dowodów, no policja musi zabezpieczać dowody, ile taki dalszy ciąg, tylko że on jest jeszcze trochę dla mnie nie do końca wyjaśniony, tak? Mhm. Znaczy, na szczęście mamy y, instrumenty w po, postaci zażalenia na, na, na każde z tych czynności. Nie wiem, czy, 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 czy pani Podleśna y, z nich skorzysta, żeby to wyjaśnić, bo to w istocie, to postępowanie Policji i, i nie wiem, czy później prokuratury. Wydaje mi się, że jeżeli ono już na takim wysokim publicznym C jest, należałoby wyjaśnić. Mhm. Ale pod jednym warunkiem, żeby to nam nie przesłoniło, mhm. no po cóż te czynności są robione mhm. i dlaczego są robione? No i. Yy, Istoty tego problemu. Tak? Mm -hmm. bo... No właśnie, ale to, to, jeszcze, to, to jeszcze zatrzymajmy się przy tym wejściu do mieszkania, bo tak, bo mamy przepis kodeksu karnego, który wyraźnie e, mówi tutaj o, o prawno e, karnej e, ochronie. Pan wspomniał o tym, że policja chciała no, mieć jakiś materiał dowodowy, czyli no, trudno raczej wymagać, żeby powiedzieć pani podleśnie, żeby pani przyszła na komisariat i, i, i sama przyniosła, przyniosła tak? dowody. Więc pytanie jest, jeżeli jest taki przepis, jest, czy, 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 czy można było inaczej w ogóle? Czy, 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 to, czy to W zakresie zgromadzenia dowodów, myślę, że w zakresie zgromadzenia dowodów, oczywiście teoretycznie można sobie wyobrazić sytuację, że policjanci przychodzą i wzywają najpierw do wydania jakichś rzeczy, które, które oczekują. Mhm. I tak się zwykle dzieje. No, dlatego mówię, jeżeli chodzi o zgromadzenie dowodów. Przybycie, może nie aż sześciu policjantów, bo to rzeczywiście przesada, przybycie i, i, i zgromadzenie tego, do, tego materiału, jeżeli on się znajduje w miejscu zamieszkania osoby, którą się podejrzewa o, 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 jakiś, o, o jakieś działanie, ewentualnie to, że to tam jest, prawda? Mhm. Proszę sobie przypomnieć, że do redakcji wprost i to za zupełnie innych rządów przybyto, żeby wziąć laptop. Tak. tak. I to wzbudziła większe sile jeszcze. I to jeszcze, no tak, ale jak mówię, t, tutaj, panie reaktorze, nie tyle moim zdaniem mówimy o bezprawności, bo policja była w prawie, tutaj mm -hmm. nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie ma wątpliwości, ile... Ta bezprawność ewentualna mhm. jakiś, albo przekroczenie jakichś norm będzie na zasadzie braku konieczności czy proporcjonalności. Tak, by. i dla mnie jest to raczej ta sytuacja, kiedy ktoś zostaje przewieziony, czyli no, przewiezienie jest już jakimś aktem, kiedy nie, chodzi, nie chodzi o to, że ja przychodzę, czy przychodzi mhm. i, i prosi policja najpierw o wydanie, czy, 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 czy no, tu też można powiedzieć, że nachodzi mir domowy. Natomiast późniejszy moment, czy rzeczywiście jest konieczne, żeby zatrzymywać osoby, jeżeli tu tam do zatrzymania doszło, bo to też nie jest jak gdyby pewne, i przewozić ją do innego miasta i tak dalej, i tak dalej. To jest pytanie, czy nie wystarczy po prostu wezwanie do prokuratury, taka osoba się stawi, zostanie przesłuchana. Być może szybkość postępowania, no... Wie pan, ja myślę, że to trzeba po prostu, tak jak powiedziałem, niezbyt dobrze się z tym czuję. Ten opis nie wygląda dobrze dla, dla organów ścigania w tej sekwencji zatrzymaniowo przewozieniowo potem e, jakiś długość tego, tego, tego przesłuchania, choć tam jest element oczekiwania na obrońcę. I, I chciałbym, że jeżeli to jest tak już postawione mocno i słusznie, to, żeby to zostało wyjaśnione, mm -hmm. i są ku temu instrumenty prawne, spokojnie się temu przyglądał, natomiast nie chciałbym, aby. Te, te elementy przykrywały problem. A czy spotkał się Pan z podobną sytuacją? Bo jednak ta historia w Polsce jest troszeczkę inna. Tam chodziło o jakieś potencjalne nawet podejrzenie szpiegostwa i w ogóle ten był kontekst, był jakiś szerszy, był ABW i w ogóle. Czy, 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 czy podobne przykłady związane właśnie z podobną historią, kiedy, kiedy mogło dojść do y, obrazy? Czy ci... Nie, z taką nie. Z taką mhm. się nie, nie, nie spotkałem. Gdzie jest to precedens? Myślę, że... Y, czy, Pre precedens, powiedzmy tak, zależy jak spojrzymy na działania policji, jak, znaczy co oczekujemy, tak? mhm. bo to jest punkt wyjścia, w takiej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, są dwa pytania. Tak? Czy w ogóle jest temat na czyn mhm. zabroniony tak? mhm. i jakiej reakcji w związku z tym oczekujemy. Ja się nie zgadzam, że ciężar gatunkowy tego ewentualnego czynu jest... Minimalny. On jest minimalny z punktu widzenia, być może, wie pan, kary, zagrożenia karnego. Mhm. Natomiast przez to, że my o tym rozmawiamy, przez to, że wypowiada się o tym prymas, mhm. przez to, że wypowiadają się o tym no, politycy. No, wszyscy się o tym wypowiadają to jest tak naprawdę. Pewny, jest oburzenie części społeczeństwa. Tak, tak jest, to jest, to, jest to rzecz istotna. Że, że mhm. bardzo istotna i w tym momencie ja nie chcę absolutnie usprawiedliwiać, bo bezprawia czy y, jakichś nieadekwatnych czynności, w szczególności organów ścigania. Usprawiedliwiać nie należy, trzeba to kontrolować. Ale też trzeba zastanowić się, czemu te działania miały służyć. Oczywiście jest teza, że one miały służyć zastraszeniu czy, czy, czy zmrożeniu. Nie takiej prewencji swoistej. Czy prewen właśnie. No, ale z drugiej strony potem wie Pan w takich y, przypadkach często się mówi, no dobrze, ale co robiła policja, tak? Mhm. Znaczy, dlaczego nie zabezpieczyła y, podstawowych rzeczy, tak? Mhm. W szczególności kiedy y, osoba podejrzana czy osoba, której się postawi zarzut, może powiedzieć, przepraszam, ale nie będę z Państwem rozmawiać. Ja odmawiam wyjaśnień. Mhm. W ogóle nie wiem o co chodzi. Mhm. Aczkolwiek tak już teraz przypominam sobie, no, w miarę podobną sytuację, strona antykomor.pl była w biegłej kadencji, no. gdzie y, internauta był zatrzymany, też było wejście policji, zatrzymanie jego tak, zapisy. Pan pytał o Aha. obrazy uczniów. Tak, 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 no, to, to była kwestia, no, pam, pamiętamy jeszcze słynną akcję y, kibic, y, przeciwko kibicom, tak, y, gdzie zostali y, też potraktowani mhm. w sposób. Dobrze, ale przejdźmy do samego, do, do, do samego klucz sprawy. Czy pani Elżbieta Podleśna produkując te nalepki, plakaty z tęczową aureolą i naklejając je, co jest istotne, w miejsca takie jak toaleta, takie jak, 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 jak ławki, kosze na śmieci, czy ona nadużyła swobody wypowiedzi? Czy, czy też nie nadużyła? To, że nadużyła swobody wypowiedzi, panie reaktorze, to dla mnie nie ulega wątpliwości. Mhm. Y, y, natomiast w obiegu publicznym, przez te działania y, y, prokuratury czy, czy, czy policji bardziej, zaczyna być kwestia, czy ona popełniła przestępstwo. I to oczywiście my tego nie przesądzimy, mhm. nawet niewygodnie jest o tym mówić. Natomiast jest pytanie, czy przepis, który chroni, w tym momencie yy, yy, uczucia religijne, yy, znaczy, że nie można ich obrażać. Czy ta sytuacja, która miała miejsce, yy, no jest zupełnie oderwana od tych przepisów, czy nie jest oderwana? Mhm. Znaczy, ja powiem tak, to jest dla mnie bardzo smutna, znaczy smutna sprawa w tym sensie, że ja widzę jakiś taki yy, nielojalność dyskusji publicznej w tym wszystkim. Mhm. Bo z jednej strony jest oczywiste, no dla każdego człowieka to nie trzeba być wierzący. Wystarczy skończyć, wydaje mi się, no polską szkołę na jakimkolwiek poziomie, aby wiedzieć, że wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej jest to najbardziej znany i najbardziej rozpoznawany i przedmiot największego kultu tak. polskich katolików i to nie tylko. Bo wie pan. Ja zrobiłem taki test ja zajrzałem do Wikipedii. Rzadko to robię, ale ja rozumiem, że dla części społeczeństwa taki test Wikipedii jest bardzo ważny. Mhm. Jeżeli ktokolwiek by sobie zadał trud, ktokolwiek, wie pan, w najlepszej wierze, mówi mam fajną ikonę, coś z nią zrobię, tak? I zajrzę do Wikipedii, to się dowie, co to jest, czym jest mhm. ta ikona. Znaczy, jeżeli mówimy tylko w warstwie przedmiotowej, to jest ikona, mhm. tak? Stara ikona. I, panie reaktorze. Wie pan, że ja tam znalazłem również dla siebie nową informację, że ta ikona jest przedmiotem kultu nie tylko katolików. Mhm. Ona jest przedmiotem kultu również prawosławny. Mhm. Więc, jeżeli ktoś posiada taką wiedzę, innymi słowy i bierze tę ikonę, tak, świadomie, no to jest pytanie w jakim celu ją bierze, co chce z nią zrobić. Mhm. Ta nie wiem, pani nie ukrywa y, swoich motywacji. Ja nie ukrywam, że mnie jest bliższa wrażliwość. Y, y, zresztą y, y, mówiłem o tym też już y, 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 na innym forum trochę, mhm. że sfera religijna, sfera wiary, sfera przedmiotów kultu jest tak wrażliwa i tak intymna, że tam są rzeczy niedotykalne mhm. rzeczy mówię w cudzysłowie, bo też nie, nie chcę urazić kogokolwiek. I jeżeli ktoś do tego sięga, w jakikolwiek sposób musi to zrobić z pieczo pieczołowicie, yy, z wyczuciem, ale na pewno nie po to, żeby komuś zadać ból. No, ale tak chyba z wypowiedzi wynika. No, I pytanie jest teraz takie, czy w kontekście tego, co pan powiedział, no to być może jednak ta reakcja policji nie była nadmierna. No, czy jeżeli jest przepis... Yy, no jest pewna, pewne nadużycie, które, jest, które widać, tak? tak jak pan powiedział, że, ono, że nie trzeba tutaj być jakimś specjalnie wyedukowanym. Więc, więc jak inaczej chronić? Jak inaczej państwo powinno... Czy, jak, jak reagować? Inaczej. Panie reaktorze, tu jest jeszcze problem. Ja jestem w trochę trudnej sytuacji, bo ja, jak pan wie zresztą, jestem przeciwnikiem metody karnej. Mhm. Z jednym wyjątkiem. Z jednym wyjątkiem, kiedy dane zachowanie czy wypowiedź można do niego dołożyć taki, znaczy można to określić w mianem przemocy. Mówmy, przemoc nie jest tylko fizyczna. Może być przemoc werbalna, tak może być przemoc wizualna. I ta sfera, przez jej delikatność, kiedy ja zmieniam, no bo cóż pani Podleśna zrobiła? No ona po prostu y, y, wzięła ikonę i ją przemieniła tak? dla kogoś. Kto nie ma tej wrażliwości, albo nie chce jej yy, zauważyć, no to już no, no, no wielkiego się stało, tak? No tak, ale, czy, ale ko jednak kontekst, ale, że, ale, że, że zrobiła to w określonym miejscu, to jednak już jest dosyć sugestywny. Nie, jest, jest dalej. My w kodeksie karnym, który obowiązuje, tak mi się wydaje, mhm. mówiliśmy się, że jeżeli sięgamy do takich przedmiotów, jak przedmiot kultu religijnego, bądźmy strasznie uważni, żeby nie obrazić uczuć. Mhm. I jeżeli ktoś sięga po to, aby no chyba świadomie w jakiś sposób albo przewidywać, że to może być dla kogoś bolesne, to musi się liczyć, że taki przepis jest. Mhm. Panie rektorze, jeżeli prymas polski, bo wczoraj przeczytałem tak. jego wypowiedź, mówi, że jego to boli. To boli prymasa. Jeżeli powie o tym grupa wiernych, że boli ich jest to dla nich bolesne, to osoba, która by się zwyczajnie pomyliła albo powiedziała, że przepraszam, prze przeholowałam, to po prostu stanęła publicznie i powiedziała bardzo przepraszam, moje intencje były zupełnie inne, nie chciałam tego zrobić. Mhm. I w tym momencie wydaje mi się, że byłoby to zachowanie w porządku, znaczy z mojego punktu widzenia. Ale, Natomiast ale, my w to brniemy. Tak, ale brnie... W to sama autorka. No ona w wywiadach i wypowiedziach nie ukrywa tego, jaki był cel. Poza tym, to ona nie jest artystką, żeby tłumaczyć, że to była swoboda wyrazu artystycznego orty i, i zbłądziła albo zrobiła coś y y nietaktownie. Tutaj nie ma w ogóle mm. takiego. To nie pada. Na no tym, więc, więc dlatego, Cel został osiągnięty więc, bardziej wie, chyba. Więc dlatego, panie reaktorze, ja też czytałem no, wypowiedzi moich kolegów. Y których bardzo cenię. I myślę, że do tego przestępstwa, które jest dosyć trudne, nim się zajmował Trybunał Konstytucyjny, bo, bo, bo wie pan, tak prawniczo to jest tak, no, obraza uczuć, przez, mamy obrazę przez znieważenie. No, tak, mhm. Na początku to się tak wydaje takie trochę no, dziwne, takie, takie, takie inne, ale, ale tak naprawdę, jeżeli spojrzeć na to, to właśnie chodzi o to, żeby nie zadawać bólu mhm. osobom, czy nie poniżać ich, nie, 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 nie stawiać ich w sytuacji, że czują się gorzej, Przetwarzając między innymi przedmioty kultu. No, panie redaktorze, no przecież ja, ja wiem, że tego nie trzeba wiedzieć, tak? No ale czy pan, czy ktoś kiedyś policzył, ile milionów Polaków, jako pielgrzymi, poszli do, do Częstochowy? Mhm. Ile milionów Polaków, czy nawet ludzi z kontynent przyjeżdżają do Częstochowy, żeby popatrzeć na, na ten przedmiot kultu? Ja rozumiem, że dla kogoś, kto nie chce być wrażliwy, to nie ma znaczenia. Dla kogoś, przepraszam, to może będzie bulwersujące, ale powiem, taikona to jest jakiś kawałek drewna. Tak? No, można tak mówić. Tak, to ale to można ten być... Aspekt miejsca i aspekt kulturowy jest, jest bardzo ważny. Jest kogoś. oczywiste. No i powiem szczerze, że dlaczego to jest takie smutne? Dlaczego to jest y, y, dla mnie y, smutne w sensie takim, że jest to sytuacja, która jest trochę graniczna, mhm. tak? Znaczy ja mam takie wrażenie, jakby ktoś badał granicę i yy, 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 ktoś mówił, OK, poddajmy to so yy, sądowi. Co sąd na to? Znaczy, żeby skonfrontować, co sąd powie na ten temat. Jeżeli sąd powie OK, na przykład, mhm. tak? To może posuńmy się dalej. Znaczy, coś jest niedobrego w mhm. tym wszystkim. Coś jest takiego, że być może sąd i prawo nam tego nie załatwi. Mhm. Ale powiedział Pan o tym, o, tej, o, tej, o tej drodze cywilnej. jakby mhm. to miało wyglądać? Bo droga cywilna, no to wyobrażam sobie, że, że ktoś, który czuje się obrażony tym, co się stało, idzie do sądu i domaga się... Jasne. W tym przypadku właśnie ta droga cywilna byłaby o tyle skomplikowana, że to tak naprawdę jest zamach na przedmiot, aby uderzyć w uczucia, czy godność, czy sferę religijną. Wyobrażam sobie, że tu byłaby raczej kwestia swobody, czy wolności religijnej, tak? mhm. I ja myślę, że to byłoby do bardzo skomplikowane. Znaczy, na zasadzie bardzo, bardzo trudnego procesu. Ja myślę, że między innymi dlatego powstał przepis karny, mhm. rozumie pan, żeby w takich tych drastycznych przypadkach, yy, znaczy, ja myślę tak, że my wszyscy liczyliśmy, że ta niedotykalność pewnych rzeczy jest dla nas oczywista, ale na wszelki wypadek zostawmy sobie, że jak no ktoś, nie, nie chcę użyć wielkich słów, ale oszaleje tak, nagle hmm. i zacznie tym wszystkim, y, y, niezależnie od celów, y, coś z tym robić, no, żeby był jakiś instrument, instrument w miarę szybki, bo umówmy się, no, instrument karny jest instrumentem szybszym, szczególnie. I działającym na wyobraźnię. Działającym na wyobraźnię, choć jeszcze raz mówię, kwestia oceny tego wszystkiego, co się stało ze wszystkimi e, e, niuansami tak? mhm. e, i z pobudkami tak, i tym wszystkim, to będzie kwestia rzeczywiście oceny, o, oceny sądu e, na końcu. E, jeżeli ta e, sprawa tam trafi, bo wszystko wskazuje na to, e, e, że trafi. Natomiast to nam tego nie. To nie załatwi również tego, co się dzieje. Dzieje się smutnie, mhm. źle. No, dzieje się boleśnie. Jeżeli to jest bolesne, dla, dla, nie wiem, dla chociażby istotnej grupy naszych obywateli, no to wie pan, reakcja prawna, o której my tu mówimy, jest jedną z możliwych. Mhm. Ale powiem szczerze, jestem kompletnie zaskoczony tą eskalacją tego zdarzenia i próbą przedstawienia go w sposób taki no praktycznie no, jak usłyszałem, że jest głos, że ja gdzieś ktoś to publikuje, i mówię też jestem i mówi też jestem gotowy nie wiem, przyjść policję i mnie zamknij. No, mhm. no, dokąd ma to prowadzić. Co? podzielimy się, że ci, którzy są innych poglądów użyją tego tego tego, tego tej no niektórzy nazywają pro, pro, profanacji. Będziemy układać się wzajemnie z symbolami, e, a, a, dla no przecież dla nas przecież, przecież, znaczy, no przecież to jest ja, ja, jakiś, jakiś sposób, ja, ja czytałem Pana też wypowiedź, Pan użył słowa wojenka religijna, tak? Mhm. No tylko Panie Reaktorze, wzbudzenie emocji i właśnie tych uczuć na, właśnie w oparciu o religię to jest już takie graniczne, naprawdę, bo Właśnie dlatego, że to jest takie intymne, dlatego, mhm. że to jest może być tak piekielnie ważne dla, 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 dla mnóstwa osób. Wchodzimy w emocje, które, na które powinniśmy zawsze uważać, a my wchodzimy w to w celach politycznych, bieżącej konkurencji politycznej no, w sposób drastyczny, a jednocześnie udawa, udajemy w tej, w tej dyskusji, no, że to jest jakaś tęcza. Ale może dlatego koszt wejścia w te takie zaklęte rewiry, wejścia takiego brutalnego właśnie powinien być wysoki. I to może rozwiązać pewne takie. No, znaczy, pan teraz mówi o reakcji, tak? jaka powinna być reakcja państwa? Znaczy. Yy, wie pan, moje obrończe serce jest jednak zawsze gdzieś przy mm -hmm. tym, kto, kto, kto zbłądził. Mnie nie bardziej, że tak powiem, dotyka trochę yy, to, że nie ma zachowania po tym i nie ma takiej powszechnej jednak oceny, powszechnej podejrzewa, po, podkreślam, że kompletnie nie tędy droga. Znaczy, mhm. y, y, nie dotykajcie tego, po prostu, mhm. nie dotykajmy, może tak. Nie dotykajmy tego. Zostawmy y, ten wizerunek, ten przedmiot kultu w spokoju. Jeżeli ktoś chce sobie stworzyć nową Maryję, chce, y, wie pan, zrobić swój wizerunek, niech to zrobi. Ale niech nie przekształca, tego, nie dotyka tego, co dla, yy, i w historii, i obecnie, no jest tak piekielnie ważne. No to, to, to jest, wie pan, panie, to jest duże słowo, no, ale to jest trochę istota człowieczeństwa. No, 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 gdzieś trzeba się zatrzymać. Yy, wybory jedne, drugie miną. My miniemy, panie redaktorze. Ale pewne rzeczy, które, yy, gdzie, gdzie, ten obraz, ilon on przeżył, gdzie on został, czy inny symbol, nie wiem, symbol żydowski, mhm. symbol jakikolwiek inny, no to przecież to jest to, co my mamy przekazać i dlatego my to tak pieścimy i chronimy. Nie dlatego, żeby yy, komuś zrobić przykrość, albo nad kimś uzyskać przewagę, albo żeby kogoś zranić, tak? Znaczy, my wszyscy, również prawnicy, wróćmy do źródeł. Po co to wszystko jest? Dlaczego? Dla kogo? Tak, tak mi się wydaje. Panie Mysłowni, kończymy tymi ważnymi słowami. Bardzo dziękuję za, za rozmowę. Dariusz Pluta, warszawski adwokat, był moim gościem a ja zapraszam na jutro na godzinę dziewiątą na rzecz o